Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody na środę. Prawie w całej Polsce jutro na aurę wpływał będzie wyżs nad Francji i północnych Włoch. Tylko na południowym wschodzie pojawi się front atmosferyczny. Przez cały dzień niemal wszędzie będzie pogodnie i słonecznie, bo zachmurzenie ma być małe i niegroźne. Ale już po południu deszczu i burz należy się spodziewać tu, na południowym wschodzie Polski. I tu zjawiska te mogą być groźne z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Temperatura jutro też zróżnicowana. Termometry wskażą 22-24 stopnie na północnym zachodzie do 31 miejscami na wschodzie kraju. A teraz popatrzmy, jak będzie na Dolnym Śląsku. Noc w naszym regionie pogodna, bez opadów, z przejaśnieniami i z temperaturą od 15 stopni w Wałbrzychu i w Jeleniej Górze do 18 we Wrocławiu. Jutro od rana do południa też będzie bardzo ładnie i całkiem słonecznie, bo na błękitnym niebie pojawią się tylko nieliczne chmury kłębiaste. Po południu pogoda też będzie bardzo dobra. Nie spodziewamy się opadów i słonecznych chwil też nie będzie brakować. A termometry wskażą od 24 stopni w Kłodzku do 28 w Legnicy. Ciśnienie będzie się wahać w granicach 1006 hektopaskali. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany. Biometr będzie korzystny i warunki drogowe też mają być dobre. I to już wszystkie informacje o pogodzie na jutro. Dziękuję za uwagę. I życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.